No ten ten. Ciekawe, czy klimę ma. Tutaj dobra. W tych rejonach ja już raczej jadę. Na tyle zimno jest, że niepotrzebne. Ręcznie. No i co, jakoś idzie. No idzie, idzie. Skacze na tych wybojach, kurde. No tutaj zawieszenie trochę gorsze jest w tym aucie. Trochę twardsze. No. Mówię no ci, i to taka. Znacznie. To taka, tak, to taka wyścigówka jest. Wejrom, nie? Kurde, jak ja skaczę po tych wybojach. No. Ale mimo, że wrzuciłem i. O, kurde! Się tam nie rozwał. Spoko. Ja dziękuję. No jadę na jedynce plus, no jadę na jedynce plus na tych wybojach takich. I teraz wjechałem w to najgorsze błoto i tak normalnie. I co, i ryję, mam wysokie obroty, ryję się strasznie w błocie. I mam, i palę 7 litrów na minutę. Świetnie. Kurde. Ja sobie ładnie ominąłem to błoto, więc... Jedziesz rzeką? Rzeką? W sensie tutaj tą po lewej? Tak. Nie, znaczy no, ona jest tą wodą. Głęboka. Jeżeli tam wjechał z żurawem, to tylko żuraw wystawał. Nie no, jedziesz tym błotem też. Błotem tak, tylko wcześniej ominąłem. A. Oj, oj, oj. No co ja tam tak zahaczam, że... Cholera, nie widzę nic, nie mogę obrócić kamery, ja pierdzielę. A ja żem wjechał tak niezbyt... O dobra, widzę bezpiecznie. No widzę właśnie, że cię tam przechyliło, no, widziałem. No ja se w kłodę wjechałem. To już całkiem. Dasz radę wyjechać? Wiesz co, żeby ominąć tę kłodę, muszę wskoczyć do tej drugiej kolejny, prawym kołem. Ale dasz radę, czy nie? Właśnie chyba nie. Chyba, żebym wycofał całkowicie. Spróbuj wycofać. W razie czego to ci wrócę i pomogę, bo mam teraz wrzuconą tą jedynkę plus, jak już wrzucę jedynkę, no jadę to jadę, już mi nic nie zatrzyma. Cały czas jadę, ale w tej kolejnie. I... Pomarańczowy, ale wariat, kurde. Kurcza, lyje, masakra. Niezły jest skubaniec. No, dobra, udało mi się ominąć tą kłodę, więc no. Nie ma problemu. Czekaj momencik, sobie na chwilę. Kurde, skubaniec. Dobra, jestem. No, ruszę w tym błocie. O kurde, muszę wrzucić zwykłą jedynkę już. A, dał radę. Daleko już chyba jesteś, nie? Nie wiem, nie chcę spojrzeć na mapkę, bo mam tutaj akcję. Jedynka plus, nie? Nie, już nie, już musiałem włączyć zwykłą jedynkę. Ale, oj, pod górkę będzie ciężko. No ja ten rytm straciłem teraz, bo się na chwilę zatrzymałem i już ledwo, ledwo. Było to trochę pcha. No. Ale wiesz co, ty tak pierwszym przejazdem trochę tego błota jednak wypchnąłeś stąd, więc ja tutaj... A mówiłeś, że nie widać tego błota, tak jak w końcu, widać czy nie widać? Ale w sensie, że co? Że jak nie widać błota? No nie widać błota pozostawianego po innym graczu, jak rozwalone jest. No nie wiem, no tutaj... Mimo wszystko mi się wydaje, że trochę widać. Niektóre, wiesz, jakoś tak... O. No teraz to, żebym tyle tego popchnął, że... Ale dałem teraz. Zobaczę, gdzie ty jesteś. No ja już dojeżdżam do warsztatu. No widzę, widzę. Udało mi się jakimś cudem włączyć jedynkę plus, ale tak wolno bieg zmieniałem, że myślałem, że mi zgaśnie. I nie wiem, czy zaraz nie zgaśnie właśnie, bo podjeżdżam pod górkę. Ale daję radę. Skubany wariat. O kurde, ale wyrwał. Wow! Blokadę muszę wyłączyć. Jest co, ja tej jedynki plus często nie włączam, to sobie zobaczę na nagranie, jak to jest. No to jest masakra. Bo ten samochód po prostu skacze na wybojach. Dobra, już jestem na asfalcie, jak coś. Sądząc po kolejnach, pojechałeś w lewo. No. Człowieku, ja tam rozwalałem wszystko po kolei. No, widzę, widzę.
Kurczę, tutaj kolejne są raz na lewym, raz na prawym w poboczu. Gdzieś latał równo. Poczekam na warsztacie, naprawdę. Jechałeś się ładnie. Jeziorkiem, nie? Takim. Tak. Gdzie ty jesteś? No tutaj, musi koło tego jeziorka trochę. O kurde! No trochę żeś mi uciekł na tej 1C+. No, to ja wiem, co ja za ten czas zrobię. Wezmę sobie... O właśnie. Wezmę sobie, odkryję część rzeczy. Żebym się teraz nie wywalił, bo jak się wywalę, to nie będzie zbyt fajnie. Nie, wycofam i wjadę lepiej w te kolejne. Dobra, ja sobie zaznaczę cel, żeby to ukrywanie załatwić. Okej. Okay. Wiesz co, no taki mały sukces, bo dzisiaj się ja nie razu nie wywaliłem, więc jest dobrze. No. No wiesz, wprawa, nie? No ale jako... Na... Ile mam teraz godzin? 16 chyba przegranych w Spin Tires, w sensie, no. Grałem 16 godzin. No i co chwila się wywalam. Dzisiaj już ze 4 razy. No to ładnie. Zawsze jakoś tak wpadam w te kolejne. O kurde, ale w czoło przywaliłem. A wiesz co, zanim ja tutaj wyjadę, to trochę czasu minie, bo... Brnę bardzo powoli, spróbuję chyba jednak wyciągarkę. Spokojnie, ja za ten czas zrobię ukrywanie, nie śpiesz się. Mhm. Bezpiecznie. No. Gdzie ja tu bym się mógł dobrze przyczepić? Bo wyciągarką też się można wywalić. No. O czym wiem. O. Ja jestem teraz na tym wyjeździe z tego jeziorka i... Wiesz co, ja jestem w sumie niedaleko i mógłbym ci pomóc. Już się jakoś chciał. Tak złapał trochę przyczepności i idzie do przodu. Ale to jest też naprawdę powoli. Ciężkie błoto. Okej, odkryłem teren. Po tych twoich rajdach. Ale dasz radę? Wiesz co, no idzie, chyba wyjadę. Dobra, to ja jadę następne... Teraz szarpnął i idzie. Następne ukrywanie idę zrobić w takim razie. Gdzie to jest? Tu. A mocno się uszkodziłeś na tej 1C+, czy raczej nie ten? Nie, spoko, leciałem. Właśnie chyba mniej niż jakbym powoli jechał. Teraz jadę po takim zboczu stromym, ojej. Ale co, gdzieś na trasie strome zbocze, czy...? A, nie, ja jadę w ogóle odkrywanie robić, no. Się strasznie kiwa ten samochód, zawsze na boki podskakuje. No, mi strasznie podskakiwał. O, się zatrzymałem. Ha, ciekawe, czy tu kamień jakiś jest, czy co? No nie, nie ma kamienia, to sobie tak w tym błocie utknąłem. Co jest? Ręcznego okay. Nie ma, na pewno. Mam tu kawałek rzeki i następny lejek, nie wiem jak go zdobyć. Co, chyba byś mi musiał pomóc, ale jeszcze zobaczę, czy nie mam drzewa w zasięgu. Okej. Okay. Chyba się złapie drzewa. O rany. Jednak się nie złapie. Chyba ty mi będziesz musiał pomóc. O, mój drugi samochód utkwił w gównianym miejscu. Ale może jeszcze przejadę pod prąd w rzekę. Oj, a gdzie tak ciężko. O człowieku. A teraz w którym jechałeś? Tym naszym pierwszym? Nie, no tym pierwszym. Ale dobra. Tu widzę wyjazd, to będzie spoko. Co jest? Co on jakoś... Aha, ręcznie, dobra, nieważne. Kurde, te samochody potrafią, masakra. A w ogóle ta gra jest koksiarska. No. A ją na Steamie kupiłeś, czy gdzieś w wersji pudełkowej? Na Steamie. Ty, jakąś chatę znalazłem. No to chyba tam, gdzie ten UAZ stoi. Czekaj, zobaczę, gdzie to jest. A nie, o. Przy chatach często są samochody. Zobaczę, co tu jest. A to w sumie nie wiem, czy nam już będzie potrzebne, skoro... Właściwie jeden zobaczymy, zobaczymy. Ja tylko odkrywam tutaj w międzyczasie, nie? To patrzę, co tu jest.
Teraz jadę do Lejka, ale nie wiem, czy do niego się przedostanę. Ale nie, przedostanę się, spoko. Ja już jestem chyba na asfalcie powoli, na asfalt będę wjeżdżał. Okej. Ja odkryłem kolejny obszar. Tu i teraz zostanie tylko tutaj. Jeszcze taki wielki, wielki ten do odkrycia i jak już to odkryję, to już będziemy wiedzieć wszystko. Prawie. No. Tu jeszcze trzy właściwie są do odkrycia tylko. Mhm. Ja w ogóle na przełaj całkowicie przejechałem. Jakaś rzeka tu była, to musiałem z jej nurtem kawałek pojechać. Dopiero później zjechać na ten i w ukrywanie. Cholera, teraz jak stąd wyjechać? Jak dojadę do warsztatu, to co dalej mam robić? Jechać z tym drewnem, czy nie wiem? Ty, tu jest jakiś pojazd. Widzę go. Ale to jest ten taki podobny do naszego. No teraz no. Jedziesz u ciebie, czy gdzieś? Czy czekać? Poczekaj jeszcze sekundę, odkryję tylko ten ostatni teren, dobra? Dobra, czy ja czekam w warsztacie? No, poczekaj sekundę. Dosłownie kilka minut. Bo naprawdę szybko mi idzie odkrywanie tego. I tu mam ten drugi pojazd. Wezmę sobie go przy okazji. Zaszpanuję. To jest ten, ten sam, co my go mamy, nie? Nie, inny. Tak? No. Ale on jest uszkodzony, czy jaki jest? Nie, wszystko chyba gra. Uruchomię silnik. A to jeszcze nie widziałem chyba takiego. No on jest całkiem podobny do tego. Tam dużo się nie różnią. Chyba, żebym się przesiadł do niego zobaczył, nie? Bo ty go odblokowałeś już. Tak, ale ty musisz też go chyba odblokować. Musiał być, żeby nim jeździć, no. Zobaczmy. Ty jesteś tu, no nie mam żadnego samochodu tutaj w tym obszarze, więc... No. Masz rację, musiał tam pojechać. Ja sobie rzeczką pojadę. Coż tam, nie zależy mi na tym pojeździe właściwie. Więc jak się utopię, nie będzie problemu. Ale z nurtem można jechać spokojnie. Gorzej pod prąd. No pod prąd to nie ruszysz. Co tu jest? Dobra, widzę lejek. Ale co, jakieś coś jest dziwnego, coś. Jakieś rozwalone budynki? Ja nie mam pojęcia, co. Czarnobyl. Pewnie jakiś. A to w ogóle tak opustoszało jest. Dobra, patrz teraz, to się odkryje normalnie. No już patrzę. Wow. No to teraz mamy już. Widzisz, jest ten pojazd tutaj. A widzę, już widzę, no. Jedziesz na 1C+? Nie, jeszcze nie, czekam na ciebie. A, tutaj jest. Jakbyś jechał na 1C+, to bym się raczej nie dogonił. Spoko, dam radę. To już chyba ostatnia dostawa. No jak nie będzie buga, to ostatnia. No raczej nie będzie, bo jak bug jest, to nic nie można uzupełnić. Po drodze, jak będziemy mijać, wiesz, ten taką kałużę jakby, śmieszną, no. To zobaczysz pojazd, jaki odkryłem. Może poznasz. Ty? Może widziałem. Nie, no na pewno widziałeś, bo w jednej mapce on jest na samym początku. No. Fajnie by było, gdyby też na przykład zrobili te właśnie warunki atmosferyczne i... I te, jakieś inne jeszcze towary, nie wiem, jakieś tam... No, czołgi jakieś. Wyrzutnie rakiet i inne takie. Znaczy, no wiesz, chodzi o czołgi, żeby transportować. Widzisz ten samochód? A, gdzie? No, za tobą. Stał. Ślepy jestem? Gdzie on niby jest? Aha, no. Ty go chyba nie widzisz, Boże. No bo ja go muszę odblokować, nie? No, musiałbyś też nie tutaj stanąć. Kurde, ale głupi jestem. Wiesz co, to jeszcze jak już skończymy, to jeszcze sobie mogę tam może skoczyć. No, spoko.
A ty byś wtedy musiał w grze zostać, bo jesteś serwerem, więc... No. O, ale przywaliłem, ojej. Jak Jak ja uszkodzenia? uwielbiam... Nie, uszkodzenia właśnie nie. Ale uwielbiam, jak mi się źle kamera ustawi, nie mogę jej dobrze ustawić. To jedynkę wciśnij. Przecież tam nie wiem, jak ty masz tam to na padzie. Nie, ja na padzie mam to rozkminione, ale podczas jazdy, gdy nie mogę za bardzo wciskać, bo muszę skręcać. Akurat na klawiaturze nie ma z tym problemu, bo jedną ręką się prowadzi, a drugą kamerę można zmieniać. No. Zaraz sobie jedynkę plus wrzucę, chociaż nie, tu już nie dam rady. Ojej, oj. Chcesz się podczepić? Właśnie kamienie, tutaj też utrapienie tego samochodu trochę. Spróbuję jeszcze wycofać i większy łuk zrobić. No, powinno pomóc, bo ja tak zrobiłem i się wpieprzyłem aż w tą skarpę tutaj. O, uważaj, uważaj, uważaj. Nie, dobra, coś jakoś późno zareagował. O, właśnie. Przecież i tak jestem na kamieniu wciąż jednym. Dasz radę, to już dasz radę wyjechać. Właśnie mam kamień pod sobą i nie mogę ruszyć za bardzo. Bo jeszcze się przechylam na dodatek, to jest też ciekawe. O, dobra, jest okej. Okay. Super. Zauważyłeś, że ani razu się chyba nie wyciągaliśmy? No. O, dosyć udanie dzisiaj nam idzie. No, no całkiem nieźle właśnie. A to jest dobra mapa. Fajna, taka zróżnicowana. Tylko ten wyjazd był taki ciulowy, nie? Jak ja pierwszy raz tam podjeżdżałem, to się zdziwiłem trochę, jak wziąłem sobie kłody 8 sztuk, te najdłuższe. To było nieciekawie. Bo tam się tak wyjeżdża i tak, taki przechył jest niezły. No. Ja tam też już wiele razy wywaliłem. Dasz radę? Zobaczę. Chyba dam. No dwa razy nie trzeba. Dobra, wrzucę automat, bo tutaj trzeba manewrować się. No. Łatwiej będzie. O Jezus. Kamienie, naprawdę takie utrapienie tego samochodu. No, czasami tak, jak się od nich wybija. Ten teraz na nim podskoczył. Się bałem, że się wywalę, ale... Aż takiego przechyłu nie było. Okej. Okay. Trzeci bieg. Pod taką górę? Kurde. Nieźle. Działaj za jednym razem od razu. O Jezu, O kurde. No naprawdę, milimetr w prawo i by była gleba. No to spokojnie. No ja ten pierwszy zakręt też tutaj biorę na jeden raz. Ale oj, raczej z górki. Oj, uważaj, uważaj, uważaj. Już nie widzę. Wiesz co, tutaj będzie trochę... To co, pomóc ci? No... Wiesz co, nie wiem, jak ty będziesz mi mógł pomóc, bo to jest... Spoko, jak... coś wymyślimy. Zobacz, ja prawie leżę. Jakoś strasznie niszczyłem tego zakrętu, tak tylko lekko. Mnie teraz wciągnęło w tą kolejnę, w kamienie i... Może bym do tyłu jednak spróbował cofnąć kawałek? A spróbuj, spróbuj. A tam się wyprostuje, to powinno się udać. Czek. Kurde. Spróbuję tak bardziej tutaj wjechać. Fuck! A, co ja, asfalt zmieniłem? Ha. Zrobiłem w ogóle dziurę w asfalcie. Uważaj! No. Tutaj będzie teraz... Ja już stąd chyba o własnych siłach nie wyjadę. Okej, okay, wiesz co, zrobimy tak inaczej. Kręcę do tyłu, ale kamień mi przeszkadza z tyłu. A jak dam w lewo, to coraz bardziej się przywracam. Tylko wiesz co, to jest o tyle dobrze, że jesteśmy blisko warsztatu i najwyżej byś ten, znaczy blisko celu. Byś najwyżej pojechał i wiesz. Czekaj, nie trać głowy. Żuraw, no dobra, damy radę w każdym razie. Już? Już akceptuję. Do tyłu mnie ciągniesz? Mhm. Wiesz co, tu jest taki kamień, że nie wiem, czy wyciągarkę tutaj da radę. Nie, czekaj, miałem ręczny włączony. Aha.
Wiesz co, musiałbyś jak najbardziej mnie ciągnąć tak, żebym ja się odchylił w drugą stronę, bo tu... O, czekaj, czekaj, bo mnie ściąga aż, nie wiem co tu się dzieje. Wyciągarką też pracujesz? Tak, czekaj. No to wiesz, bo ja się nie ruszyłem nawet kawałek. To ładnie. A spróbuj ręczny puścić, masz puszczony? Mam, mam. Spróbuję szarpnąć. Coś się ruszyło, ale dalej kamień zablokował. To jeszcze raz szarpniemy. O kurde, nieźle. Kręcę do tyłu i nic. W ogóle ja tutaj asfalt rozdorałem. Ty tego nie widzisz, ale tutaj tam gdzie ja mam koła to jest asfalt normalnie. Dziura w asfalcie. A ty jedziesz, czy kręcisz do przodu? No teraz do tyłu. No tak próbuję się rozbujać od przodu do tyłu, ale jak ciągniesz to daję do tyłu. Okej. Okay. No, dzięki. Jeszcze bardziej mi wywaliłeś, nie wiem czy wiesz. Tak. Czekaj. O kurde, ale ciężko, skuwany. No, a jeszcze przed chwilą mówiłem, że jeszcze ani razu nie było problemu i udanie nam idzie. No. Czekaj. To jest takie trochę małe pole do manewru, bo jest strasznie ten... No, właśnie o to chodzi. Skarpa i... Właśnie o to chodzi. No tak to, wiesz co, może iść, rozładuj kłody, żeby było bezpieczniej. Pojedź i przyjedź do mnie z pustym tym. Dobra. Samochodem. Inaczej, przecież ja tutaj mam tego grata podstawionego. A on przecież ma takiego powera, że. powinien cię stąd wyciągnąć. Właśnie dobrze, że nim podjechałem tutaj. A tego odstawię tu na górę.